wywiadzie powiedziałeś, że Ewa Brodnicka bardzo pomaga ci w przygotowaniach. No a nie da się ukryć tego, że Ewka Brodnicka no to jest duży wróg Ewy Piątkowskiej. No słuchajcie, jeśli Ewa jej pomaga, to powiem tylko, że Ewa Brodnicka może cię nauczyć dwóch rzeczy. Robienia loda za iPhone'a albo padania na dupę po moich ciosach, a chyba nie do tego dążysz, więc nie wiem, po co się z nią przygotowujesz. Ale słuchaj, to, że zrobiłam z nią kilka sparingów, to nie oznacza, że jakoś stricte się z nią przygotowuję, bo mam też lepszych sparing partnerów. Ja bym chciał bardzo spojrzeć w pierwszej kolejności w te piękne, wystraszone oczka fałszywe, więc od tego chcę zacząć. Chcę spojrzeć, nie uderzę cię. Chodź, chodź, Tomek. Nie. Oj. Nie ma żadnych. Cieszę. Żadnych szans. Żadnych. Cieszę się, że będę z takim wielkim mistrzem się bił. Dobra, nie, okej, okay, nie, nie. Dobra, mam jedną prośbę. Daj, nie rzucę, nie obiecuję. Nie. Dobra, to ty daj, nie rzucę, obiecuję, Ulfich, kurwa. No mów. Dobra, ja mam do... Czy chcielibyście zobaczyć face to face bez ochroniarzy, bez nikogo, żebyśmy zrobili? Ja daję słowo, że nie uderzę go, nie odepchnę. Na honor... Co ty kur... Chcę spojrzeć mu prosto w oczy, bez ochroniarzy, bez ludzi dookoła. Czy jesteście w stanie to zrobić? Obiecuję, że nie uderzę nikogo. Adrian, my ci ufamy, ale bez przesady, nie? Cieszę się, że z takim wielkim zawodnikiem walczę. Dla mnie słuchaj, słyszałem, że chciałbyś być mistrzem 7-7. Ale ja ci pokażę, gdzie twoje miejsce jest. Ale jakie miejsce mi pokażesz? Ty nie masz żadnych szans. Żadnych, Tomeczku, żadnych. Dobrze, słuchajcie, no to jak wierzycie, żadnych. Że ja nie mam żadnych szans, stawiajcie na Adriana. Żadnych szans nie masz. Mamy do rozwiązania aferę. Aferę pasztetową, która rozpoczęła się na face to face Pasuta z Take Fanem. No i Take Fan, czekaliśmy wszyscy na vloga, czekaliśmy na nagrania, no i nie było tych nagrań. I co, kłamco? No jak nie było sytuacji, to nie było nagrania. No jeżeli to czegoś takiego nie udokumentowałem, bo tego nie było, to po co było to wrzucać? Ale... Natomiast ja powiem tylko tyle, że słyszałem taką informację, nie jest ona potwierdzona, że podobno miałeś taki plan, żeby sobie wrzucić mój głos, przerobić i udowodnić, że... Zamknij p***a i daj dokończyć. Już, tutaj... teraz możesz mówić, psie. Mega zajebiste teksty jak na 40-latka, naprawdę ci kurwa dobrze idzie. O ja nie? Nitro, twój pan. No, z boczeńców pierdolony. Mów, psie, jaki pan, mów, kurwa, psie. Ci tylko tyle, kurwa, brudasie pierdolony. Jedyne, co możesz kurwa robić, to zaczepiać dziewczyny na mieście. Nie słyszałem. Nie, za brudasa chyba nie trzeba. On się Peter, to jest luz. O faktach można... Kurwo, przebadany jestem, świeżutko, zapraszam wszystkie dziewczęta. No właśnie, wydaje mi się, że jedyne, co ty możesz zrobić, to próbować zaprosić dziewczyny, kurwa, na ten fejm. A ty z kimś tam zostało. Stoisz niby, kurwa. No właśnie, robię twój cosplay, kurwa, czuję się w kurwa niezręcznie, tak szczerze z tym. Z całym szacunkiem moje lepsze. No, sorry dziewczyny, no, ale z takim kasztanem to i tak jest dobrze. No tak, wydaje mi się, że pokazałeś, jakie masz zajebiście duże oczekiwania, kiedy nagrywałeś na przykład Goatsów, nie? Tam naprawdę... Dobra, dużo oczekiwałeś. Kłamco, dużo. Gdzie jest twój vlog? Powiedziałeś pasztety, kurwa, kłamliwa, czy nie? Nie, odezwałem się słowem w kierunku do twoich koleżanek. No słowem, i tu ja bym się chciał wtrącić. Ale poczekaj. Ja słyszałem, bo daj mi dokończyć wypowiedź, chociaż tu się nie wpierdalaj. Ja słyszałem, że chciałeś rzekomo sobie zrobić jakieś AI i stwierdziłem, że poczekam i ewentualnie odbiję piłkę wtedy po konferencji. Daj nagranie, kurwa, jak tak mówię. Bo było na kanale moim, przecież wisiało, debilu. Miałeś wstawić swojego vloga. Okłamałeś, kurwa. Wisieć to ci będą moje jaja na brodzie, frajerze. Właśnie, kurwa. Słuchajcie, chciałem wyjaśnić pewną rzecz. Take Fan, podobam się Take Fanowi, rozkwiniłem to. Słuchajcie, to już nie jest konflikt. To prawda. To jest afera miłosno-obyczajowa. On dlatego nie lubi kobiet, bo po prostu jest ukrytym głęboko gejem. I słuchaj, ja ci mówię, że ci rozjebię ryj, ty mówisz mi, że ja ci zrobię loda. Żeby zrobić komuś loda, musisz się podjarać, więc czy jarają cię faceci? Powiedz to teraz. Dobrze, powiedz to szczerze, morda, tak. Powiedz to teraz sobie, powiedz wszystkim, powiedz swojej dziewczynie, daj wszystkim spokój i powiedz, że dlatego nienawidzisz kobiet, bo wolisz męską dupeczkę. Powiedz to, kurwa. Ale widzisz, tu masz ten problem, że ty, tobie się wydaje, że kobieta to kurwa. Ja nienawidzę tobie kurwa. Ja nienawidzę kurwa. Bo ty mówisz, że wszystkie kobiety to szmaty. Wszystkie, z którymi próbujesz się zadawać i które próbujesz zmienić, kurwa, najczęściej. Zauważ swoje filmy, kurwa. Ty jesteś śmieciu. Zobacz, co na gołcach robiłeś. Śmieciu. Jesteś ideologiczną dziką pierdoloną i takich ludzi, kurwa, jak ty nienawidzę. Nowoczesnym, kurwa, śmiechem. Już. Dla mnie to jest ideologiczny pojedynek i taką dzikę jak ty, kurwa, zaoram i zobaczysz. I czy stanie mi w oktagonie? Tak, stanie mi, bo no się bo podpieszę, jesteś, kurwa, bo lubisz że kupaku. Mogę najebać taką lubisz,
chłopaków i przyzna nienawidzisz kobiet, bo lubisz chłopaków. Dobra, jeszcze jedno, powiedz to. Jeszcze jedną rzecz powiedz to przy wszystkich. I wszyscy, co lubią chłopaków, nie przejmujcie się. Tak po prostu jest. Tylko nie oszukujcie bliskich. Nie miejcie dziewczyny na chuj to ukrywać. Bądźcie jak Take Fan. Przyznajcie się, dawaj, wywal to wszystko. Powiedziałeś taką rzecz, że w sumie to chyba było na podcaście, że jak dobrze kojarzę, to ty musisz z dziewczynami sypiać za to, żeby na odcinkach u ciebie wystąpiły. Więc powiedz mi szczerze, kim ty kurwa jesteś jak nie dziwką? Więc tak, dziwki są odjebania, słuchaj, więc kurwa, nie ma problemu. To ty mu powiedziałeś, że każdy, kto występuje u kogoś na filmie, to jest klepany w dupę i nie. Poczekaj, zamknij mordę teraz, mówię. Pan do ciebie mówi, który cię stworzył. Więc ale to jedyne, co możesz nitro stworzyć, cię to gówno klepa, ty, ale nitro cię po dupie klepał, pieniądze ci dawał? Co? No powiedz, nitro cię po dupie klepał, pieniądze ci dawał, jak cię promował? Powiedz, na spokojnie, no powiedz. Powiem ci szczerze, że tak, daję... czy nie? Tylko Fame yes, płaci, tylko no. Fame płaci mi za to, żeby z taką dziką jak ty czas spędzać. Niestety, rywal mi wypadł i dali mi, kurwa, i dali mi takiego imbecyla jak ty. Ale się popisujesz się po prostu, przestań, to nie kasyno, nie rozrabiaj. Uspokój się, Rafał. Ale ja rozrabiał dopiero w oktagonie będę, spokojnie. Spokojnie, frajerze. A się piździe głos załamał, kurwa, co? Boisz się troszkę? Boisz się starego? Boisz się boję. Boisz się, no, zobaczysz. Obsrana jesteś, dziko. I teraz tak, nie jest tak, że każdy, kto występuje kogoś na YouTubie, daje się klepać w dupę, bierze pieniądze. Jak ty tak z nitro robiłeś, okej, nie odpowiedziałeś na pytanie. A to ty płaciłeś, kurwa, ludziom za to, żeby się poniżali. To się robiłeś. Płaciłeś 100 zł za to, frajerze, żeby do twojej ekspo się udało. Dobra, to zróbmy wam te face to face. Chodźcie na ślubę. Wjeżdżaj w niego. Wjeżdżaj w niego. Jadę z nim, kurwa. Mam mikrofon. Oj, ty, kurwa. A zakręć kolkę. No ty jesteś dziwką, kurwa, bez honoru. I jeszcze nawet tego zrobić nie potrafisz. Stałaś w ci się na ryj. Pust tak na ryj chciałeś. Dostał. Tak jak chciałeś. Tak jak chciałeś. Będzie spust na ryj. Chciałabyś, co, faceta? Wyjdź mu. Powiedz teraz. Wyjdź. Ale ty nie jesteś facetem. Ty lubisz facetów. Ty nie jesteś facetem. A kim jestem? A kim jestem? Pytam. Nie przyjdź mu. Patrz jak łapie od razu. Na chuj podchodzisz. Co? Lubisz chłopaków? Przyjdź mu. Ty jesteś pojebnie pierdolony? Czemu nienawidzisz kobiet? No to wyjedź. No. Odejdź, kurwa, chłopie, odejdź. Odejdź, naprawdę. Bo takie rzeczy robisz. Ty, kurwa, przyznaj się, że lubisz facet, dlatego nienawidzisz kobiet. Powiedz to. Coś idiotą. Ja pierdolę. Powiedz, czemu wszystkie kobiety nazywasz szmatami? Powiedz, kurwa, powiedz. Kurwa. Powiedz, kurwa, jebna. Czemu się wyżywasz? Nie, czemu się wyżywasz? Dobra, pomijając wszystko. Czemu się wyżywasz? Dobra, a możesz mnie dotykać, po prostu stań sobie, czemu kurwa. Czemu się wyżywasz na, kurwa, młodych, ładnych ale dziewczynach? Ale to ty się wyżywasz. Lepiej się stoi. To ty się wyżywasz i każesz każdej kobiecie mówić, kurwa, wmawiasz jej, że jest kurwa, każdej. Co ty, mówisz, że są kurwami? Jak mają taką ideologię, jaką przekazujesz, to tak. No, bo ty tworzysz, kurwa, szmaty. Dziewczyny, jesteś zwykłym promotorem sex workerek, kurwa. Taka jest prawda. I sam mówiłeś. To jest normalny debil, kurwa. Ja myślałem, że on jest inteligentny. Sam mówiłeś, że on panta chce założyć. Sam mówiłeś. Wsadź sobie go do dupy tam, gdzie no lubisz. No to ci wsadzę w oktagonie, kurwa, zobaczysz. Boxing position, panowie. Lubię, fuj. Do publiczności. Ej, w sumie, tak jak patrzę sobie na ten panel, na którym siedzę, to myślę, że spokojnie każdego w MMA bym tutaj napierdolił po kolei. O, i teraz, no, Piotrek, i to jest Piotrek, każdego Piotrek, na tym panelu. No. Ha, ty, Szoli? O, ty? Dawaj. Nie ma problemu. Każdego. Greg, co ci się w ucho stało? W MMA. To nazywa Kalapio. A może być 8-0? Może być. Mi nie, miło. Ej, Szoli, ty. Przecież ty nie jesteś chyba 7-7, nie? Co? Ale mówię, że na tym panelu z każdym w MMA wygrał. No to k***a już! Adrian, to ja robię walkę po walce. Bo mi się wydaje, że nawet... Dobra. Robię z tobą. Nie ma problemu. Chcesz, Szeli, face to face? Tak podbiegłeś, to może zerknijmy na ciebie. O Jezus! Uważam, że w MMA każdego na tym panelu bym porobił, Szeli. No offense, kurwa. Ale patrząc na ostatnie walki. Patrząc na twoje ostatnie walki, bez problemu w MMA bym cię rozpierdolił. Bez problemu. Chodź tam jeszcze raz. Chodź. Podejdź. Następnym razem. Zesrani wszyscy jesteście na tym panelu tak samo, kurwa. Usiądź. Ferrari, usiądź sobie, kurwa. Greka, koleżanka tutaj.
Również no. Dostałbyś od nich na pizdę, chłopie. No ja tu nie będę rozumiał, ty wygrałeś z 50-latkami, rozumiesz? No i walczę z kolejnym, wygram, więc może w końcu mogę przerzucić się na młodszych zawodników. Nie, nie, nie. Więc generalnie na tym panelu, tak jak mówię, no easy, każdy, MMA. Komu mówię MMA, no. W jakiej płaszczyźnie byś ze mną, byś był lepszy ode mnie? Nie wiem jeszcze w jakiej, nie analizowałem w sumie go, tak, nie, tak szczerze. W kisielu. Nie, to jak mam być szczery i obiektywny, to w sumie nawet nie znam cię do końca, nie widziałem twojej walki, ale... Kurwa, uważam, że MMA tutaj z każdym z zawodników. Ale jak mówisz, że tutaj walki poradzi. Nie widziałeś, to na pierdolnie kogoś pokonasz. Jesteś pierdolnięty? Nie, jestem normalny. No nie, a... kurwa, widziałem właśnie. Ja ogólnie Adrian uważam, no offense, nie? Ale Ulfik by cię pierdolnął. Ja też tak myślę. No kurwa, no to jesteś w błędzie, ale Boksner, powiem ci jedną rzecz. Tak nie, wiesz jak... Dobra, ja to robimy walkę. Jak... Ulfik na tego. Dobra, weźcie, kurwa. Chcę nie, Boksner, jedną rzecz chcę powiedzieć. Każdy tak naprawdę mnie lekceważy, bo faktycznie dostawałem kurwa takich ciapków do walki, typu kurwa Jóźwiak, typu Mody Magical i to jest fakt. Nie miałem za dużo tam do pokazania, bo tam się nie dało przy tych kurwa gnotach czegokolwiek pokazać. Ja potrzebuję w końcu rywala, z którym będę mógł naprawdę powalczyć. Z nim poczekaj. W sobotę pokażesz. Nie, w sobotę, wiesz jaki jest problem, że wygrana z tobą, ona mi nic nie wniesie, bo ja wygram. Tylko wiesz co będzie, wygram i powiedzą tak. Jaki z wygrałeś parę złotych zarobisz. Słuchaj, nie, znów wygrałeś z jakimś ciężkim, kurwa, dziadkiem, koło pięćdziesiątki, więc ja poczekaj. Czekaj. Ale Adrian, jaki będzie szedł, jak ci gość po 50 wpierniczy, jaki będzie ten Ronaldo też by cię rozjebał, chłopie. Ronaldo, dawaj pytanie, Cristiano, dokończę tylko. Nie, uważam, więc uważam, że nie po tej walce. Tylko mam nadzieję, że w końcu dostanę jakiegoś godnego rywala, z którym będę mógł cokolwiek pokazać. Będę mógł się poddać i udawać, będę mógł udawać, że dostałem w głowę i się podać dwa razy. Zamknij mordę już, kurwa. Teraz, ale mordę to masz ty, kurwa, paszczu. Adrian, poczekaj. Ronaldo, jedziesz. Cristiano. Si. Hello, guys. I know you might not recognize me, but I'm Cristiano Ronaldo, you know, the best player in the world. And I learned some of Polish and I will ask a question. No problem. Jak wiadomo, jestem najlepszym zawodnikiem w historii, ale mam akurat pytanie do najgorszego, do Adriana Ciosa. Po czym stwierdzasz, że najgorszego? Tak stwierdziłem. Ano to, że ty sobie tak stwierdziłeś, no dobra, słucham. To jest subiektywna opinia, dobra. Może mieć. Co ty pierdolisz, Ulfik? Dobra, jak patrzę w lustro, widzisz siebie czy Ferrariego, p***o? Ja widzę siebie, p***o. To, że ty widzisz Ferrariego, tylko ty masz problem z oczami. No nie ja. Próbujesz udawać... Ale ja nie próbuję udawać. To, że taka łatka została mi przyczepiona, to, że kiedyś faktycznie gdzieś tam się wzorowałem na nim, bo był też moim przyjacielem, dużo czasu spędzaliśmy razem, z kim się przystajesz, takim się stajesz. Ja poczułem później w swoją stronę, robię swoje rzeczy. To, że ta łatka jest, ona pewnie jeszcze długo będzie. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że ja wygrywam, a Madi w tym momencie przegrywa, więc to też musisz wziąć pod uwagę. No ale musisz też wziąć pod uwagę, że nigdy nawet nie będziesz pewnie w połowie tym, kim on jest. Ale ja nie muszę być, ja chcę być sobą, robić swoje rzeczy, ale idę swoją drogą. Więc jeżeli przyszedłeś tu tylko po to, żeby coś takiego wyrzucić, kurwa, co każdy gada cały czas w wałku, ja trochę się spóźniłeś, bo to było modne, nie wiem, 2, 3, 4 miesiące temu. Ale ty próbujesz. Ale ja nie próbuję, ja jestem sobą. Ale ja jestem. Ale nie no, na tym panelu! Na tym panelu uważam, że z każdym bym wygrał w pełnym MMA. Dobra, czekaj. Nie, poczekaj. A czekaj, a dlaczego pełne MMA, czyli że czujesz się silny w jakiej płaszczyźnie? Ja czuję się silny w płaszczyźnie połączenia stójki z parterem. No, zajebiście. Cristiano, to dla ciebie zapierdolenie. Żółta kartka, Adrian Cios. Pierwsze ostrzeżenie. Ulfika lubię, z całym szacunkiem Ulfik. Kurwa, przemieliłbym cię akurat w każdej płaszczyźnie i to jestem w stanie obiektywnie stwierdzić, więc to mówię, czekam w końcu na wyzwania. Adrian, te wyzwania. Adrian, ja cię lubię. Powiedziałeś, że na tym panelu jesteś w stanie każdego rozbać w MMA. Tak. Uważam, że skręciłbym ci kark, stary. Nie, no właśnie, Boksner, uważasz tylko. Ja jestem pewny tego, że jestem najlepszy na tym panelu, a ty tylko tak uważasz. I ja też cię, Michał, lubię, bo naprawdę fajnie gdzieś tam odezwałeś się do mnie i mega to doceniam, ale kurwa, no... Z całym szacunkiem do was, mówię obiektywnie, z każdym na tym panelu bym wygrał w MMA, czy to jest... Kurwa, no nie chcę tu włodarzy, bo... No tak by było, no. Dobra, Ronaldo, wszystko? Tak by było, no, tak by było. Myślę, że Adrian Cios myśli, że jest Realem Madryt, to jest bardziej Lechę Poznań. Dziękuję. Co ty masz do Poznania? Dobra, słuchajcie... Ale źle trafił! Adrian, ja bym chciał dalej pociągnąć ten temat, bo mówisz o swoim rywalu, że jest to parszywy typ, zła osoba. Ale jednak przyjąłeś z nim walkę, więc dlaczego przyjąłeś z nim walkę? Słuchaj, przyjąłem z nim walkę z tego względu, że to jest gość, który dwa razy walczył w KSW. To jest gość, gdzie uważam... I chuj, masz w p***dę teraz. Odwołujesz to. Sorry, jednak jak Legia Warszawa. Ej! Ej, kurwa! I to jest gość, który nie ma swojego zdania. Czekaj, dobra.
Rafał, czy podtrzymujesz słowa ze swojego live'a, że Pasut jest frajerem na liście? Ja chyba powiedziałem coś na zasadzie, że na niego patrzę, to kogoś takiego widzę. Nie, ty go dokładnie nazwałeś, że jest frajerem na liście, dodając, że jeszcze jest jebanym C-wordem. Tak, no to podtrzymuję te słowa. No właśnie, bo on lubi facetów, więc dla niego ten C-word to coś znaczy, jakąś akcję, wiesz co chodzi? Dokładnie tak, masz rację. Rozgryzłeś mnie w chuj. Jeden drugiego, to jego piątko lubi. Mówiący znam piździwę. Też się wpadałeś słowo na face to face, więc ciągnij się. Greg, czy po walce z Shelly... Biorę od razu ciosa po? Chciałbyś, czy nie? W sensie po nim, po, jeśli bym był w stanie, bo ja nie będę tutaj mówił, ale nie że, mówię teraz, może być na kolejnej gali. A, że na kolejnej. Tak. Ja bym go mógł pierdolnąć teraz nawet. Moim zdaniem... Jakbyś mógł pierdolnąć, już dawno pierdolnął. To jest takie właśnie gadanie. Chodzi mi, kurwa, chłopie, po walce z Shelly, mówię, nie? Że teraz. No akurat uważam, że Shelly cię nam mega napierdoli, mimo że jakoś tam, kurwa, obiektywnie mówię, że raczej po tej walce... Nie jest dobry jak ty, ale jest dobry, nie? No, obiektywnie MMA, a co, w czym wy walczycie w ogóle? W karate. A. W Kyokushin. Bo nie mamy takiego parteru jak ty, żeby pokazywać świat. No nie macie. Uważam, że no tak jak mówię. Okej, okay, dobra, to zrobimy tak. Jak będziemy w stanie, nie? Tam są... wiesz, można się rozgrzewać na tych matach przed walkami, nie? Jak ja mogę się stanie, rozgrzać na tobie. Nie, jak będziemy w stanie obaj, po naszych walkach, zrobimy taki grapplingowy mecz. 5 minut, rundka. Spoko. Dobra, luz. Nie ma problemu.